Starówka Mistrzów. Dziś witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu. Tym razem jesteśmy przy ulicy Wysokiej 16, właściwie w nowym miejscu, a wejście do tego miejsca jest od Dominikańskiej. To jest toruński antykwariat księgarski. Miejsce szczególne. Zapach książek to jest coś, co śmiało można powiedzieć, taki dominujący zapach w tym miejscu. I pani Aldona Mackiewicz, też osoba, bez której nie byłoby tego miejsca. Pani Aldono, miłość do książek. Pani pamięta jeszcze ten moment, kiedy pani pokochała to czytanie i książki w ogóle? Nie pamiętam, ale to musiało być bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Antykwariat założył mój ojciec, wcześniej pracował w księgarni. Zarzucał mnie książkami od najwcześniejszego dzieciństwa i no, było to kiedyś bardzo dawno temu. Czyli w genach, rodzinnie. I to jest to nowe miejsce, które jeszcze tak naprawdę nie jest otwarte, nie jest dostępne szerszym odbiorcom, ale to dopiero początek. To książki na razie już są, ale będzie coś jeszcze, tak? Tak. Chcemy na wzór warszawski, krakowski spróbować w Toruniu uruchomić takie miejsce księgarnia, kawiarnia, antykwariato, kawiarnia. Połączyć książki i kawę. Chcemy mieć właśnie taki kącik kawowo-ciastkowy i spróbować przyciągnąć tym klientów i gości. Antykwariat i kawiarenka pośród książek, do których zawsze będzie można podejść, przejrzeć je sobie lub nawet usiąść, zwyczajnie poczytać, a skończyć w domu. Cena jest bardzo atrakcyjna, można sobie ją po prostu kupić. Pani Aldono, proszę powiedzieć, kto najczęściej odwiedza pani antykwariat? Jednego typu ludzi nie określę. A nasz antykwariat odwiedzają i młodzi ludzie, licealiści i czasami jeszcze młodsi. Czego szukają licealiści teraz, proszę powiedzieć? W zależności od tego, na co mają modę, na co tam ich fascynuje. Teraz mają modę na stare książki, ni to filozoficzne, ni to polityczne, jakieś egzemplarze dzieł Lenina, Stalina, najróżniejsze. Ale równie dobrze kupują literaturę piękną, klasykę światową, Hemingwaya, Dostojewskiego, Bułhakowa, to się zawsze sprzedaje. Także nawet jak nam się kończą egzemplarze używane, to zamawiamy nowe, żeby sprostać tym ich oczekiwaniom. Czyli można śmiało powiedzieć, że klientów nie brakuje? Nie brakuje. Ja nie narzekam. Kiedyś w latach 90., jak antykwariat prowadził mój ojciec, to były złote lata, można powiedzieć. Wtedy był głód książki spowodowany tym, że wcześniej w PRL-u był niedobór. Teraz jest zupełnie inna sytuacja. Dzisiaj to już nie taki głód podstawowy, byleby tylko coś przeczytać, ale bardziej takie właśnie już ukierunkowane pasje, zainteresowania kierują ludźmi, także nie narzekamy. Czyli szuka się konkretnych wydań nawet, bo ja też miałem taki odruch, wszedłem i chciałem znaleźć coś sprzed wielu, wielu lat, co stało na półce mnie w domu, czego już nie mam. To są właśnie takie miejsca, gdzie możecie Państwo to znaleźć, a wkrótce napić się również tutaj kawę. Proszę powiedzieć, Pani Aldono, w czasie pandemii, bo też byliśmy wcześniej w innych księgarniach, też było więcej zamówień, ludzie chętniej czytali w lockdownie. Pani również to odczuła? Tak. Ja nie mogę powiedzieć, że się cieszę z tej pandemii, ale z tego powodu, że były nieczynne biblioteki, nieczynne duże księgarnie w centrach handlowych, w naszych zamówieniach internetowych był duży wzrost i nadal trwa. To wspaniale, to śmiało można powiedzieć, że biznes rozkwita i mamy nadzieję, że gdy będziecie szukali jakiejś niezwykłej książki, bo tutaj białe kruki też można znaleźć. Oczywiście, że tak. Rzadkie wydania, stare wydania z podpisami autorów, znanych osób i z Torunia, i z Polski. I mamy nawet zagranicznych pisarzy autografy, także zapraszamy. Zapraszamy bardzo serdecznie. Toruński antykwariat księgarski, wejście od Wysokiej 16, wkrótce także od Placu Dominikańskiego. Zapraszamy bardzo serdecznie. Naprawdę fantastyczne miejsce na toruńskiej Starówce.